niedziela, 18 lipca. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zbliżenia zaczynamy od informacji ważnych dla polskich rodzin oraz seniorów. Rząd będzie kontynuował dotychczasowe programy społeczne i wprowadzał nowe formy wsparcia w ramach Polskiego Ładu, zapewniała w regionie minister Marlena Maląg. Rodzinny kapitał opiekuńczy to kolejny instrument, który ma zachęcać do powiększania rodziny. W Ciechocinku, Włocławku, a obecnie także w Więsławicach koło Kowala, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśla, że Polska realizuje politykę, w której rodzina jest w centrum życia i uwagi. Relacja Michała Górskiego. W Ciechocinku minister rodziny i polityki społecznej wspólnie z posłanką PiS Joanną Borowiak i wicewojewodą Józefem Ramlał spotkali się z mieszkańcami i kuracjuszami. Podczas rozmów minister potwierdziła, że wszystkie dotychczasowe programy socjalne zostaną utrzymane. Oprócz tego podczas spotkania minister potwierdziła, że Polski Ład, który jest promowany przez polityków, jest istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Ten Polski Ład to wiele rozwiązań, które dedykowane są zarówno dla rodzin, rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, ale tak naprawdę dla każdej grupy, bo zależy nam przede wszystkim, aby Polska rozwijała się jako silne państwo, którego fundamentem jest silna, stabilna rodzina, która ma zabezpieczoną stabilizację pod względem finansowym, pod względem rozwoju. Bardzo ważne jest to, byśmy mogli rozmawiać bezpośrednio z mieszkańcami, bo te nasze rozmowy to swoiste prekonsultacje dotyczące programu Polski Ład. Następnie minister udała się do Włocławka, gdzie podczas spotkania z mieszkańcami podkreśliła, że Polski Ład wychodzi naprzeciw potrzebom polskich rodzin. W tym kontekście wymieniła m.in. stabilną politykę mieszkaniową, wprowadzanie nowego programu, który będzie gwarantował przez państwo wkład własny. Minister mówiła także o nowym instrumencie wspierającym rodziny, którym ma być rodzinny kapitał opiekuńczy. Przewiduje on dodatkowe wsparcie w wysokości 12 tysięcy złotych dla drugiego, trzeciego i każdego kolejnego dziecka na pokrycie kosztów jego opieki między 12 a 36 miesiącem życia. Chcemy dać małżeństwom wybór, że będą mogli skorzystać po 1000 zł przez rok czy dowolnie po 500 zł przez 2 lata. Ciechocinek, Włocławek i Więsławice to nie ostatnie przystanki pani minister w regionie. Jutro Marlena Maląg spotka się z mieszkańcami Bydgoszczy i Brześcia Kujawskiego. Polscy strażacy chcą pomóc Niemcom w usuwaniu skutków powodzi wywołanej przez intensywne opady deszczu i burze. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył już 150 osób i nadal nie jest ostateczny. W walkę z żywiołem zaangażowanych jest wiele tysięcy osób. Polscy strażacy są gotowi ruszyć ze wsparciem i ze specjalistycznym sprzętem, także z Kujaw i Pomorza. Tak wygląda miejscowość Irel w Niemczech, dotknięta powodzią po ulewnych deszczach, jakie nawiedziły ten kraj. Zalane ulice, mieszkania, zniszczone domy. To skutki niszczycielskiego żywiołu. Jednym z poszkodowanych jest pochodzący z Inowrocławia Paweł Ćwikła, który stracił niemal cały swój dobytek. Straciliśmy, nie mówiąc o tym, że tam całą elektronikę, AGD i tak dalej. To po prostu straciliśmy większość ciuchów, bo woda była prawie na 1,5 metra w domu. Wszystko zostało zalane, pokryte tym błotem. Mężczyzna przyznaje, że cudem wraz z rodziną wyszedł z opresji cało. On i jego bliscy zdążyli uciec dzięki sąsiadowi. Ten człowiek nas naprawdę uratował, bo ta woda zabierała wszystko. I proszę sobie wyobrazić, że jak myśmy wieczorem już przyjechali tam, tego pierwszego dnia, w ten czwartek, wody było kawałek za kostkę. Ja nie umiem otworzyć do domu. Mieszkanie zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina potrzebuje niemal wszystkiego. By mogli wrócić do normalnego życia, zorganizowana została internetowa zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych Polaków. W usuwanie skutków żywiołu w Niemczech zaangażowanych jest wiele tysięcy osób. Swoją pomoc w stronie niemieckiej zaoferowali też polscy strażacy, także z Kujaw i Pomorza. Państwa Straż Pożarna zgłosiła możliwość udzielenia pomocy tak zwanymi modułami HCP. Są to moduły w ramach konfiguracji międzynarodowej wyposażone w pompy dużej wydajności. Są to pompy, które wypompowują wodę z terenów zalanych. W Polsce są tylko 4 tego typu pompy. Tu mamy moduł sterujący, silnik napędowy całej pompy. Jedną z nich posiada bydgoska jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 3. W ciągu miesiąca, każdego miesiąca w roku, mamy przewidziane dyżury domowe i taki zespół, czyli pompa wysokiej wydajności wraz z samochodem,
przewidziana jest ewentualnie do wczesnego jakby alarmowania w ramach tego dyżuru domowego. Mamy wtedy przewidziany czas, że tak powiem, do podjęcia działań, czyli wyjazdu do gotowości bojowej. Jest to czas 12 godzin. Przez ostatnie dni ze skutkami gwałtownych burz, intensywnych opadów deszczu oraz porywistego wiatru zmagają się także mieszkańcy wszystkich regionów Polski. Niedziela może być jeszcze niespokojna na wschodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Między innymi na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Na Kujawach i Pomorzu w najbliższym czasie ma być już spokojnie. Karolina Kania, TVP3 Bydgoszcz. Nigdy wcześniej lekarze nie widzieli w tak krótkim czasie tylu dzieci, u których występują tak silne i gwałtowne zaburzenia krążenia zagrażające życiu. Mowa o PIMS. To wieloukładowy stan zapalny organizmu występujący u najmłodszych jako powikłanie po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Stąd apel lekarzy, by szczepić dzieci. Pozwoli to uchronić je przed zespołem po-covidowym, gdy dojdzie do czwartej fali koronawirusa. Na dziecięcy zespół pokowidowy mogą zachorować nawet niemowlęta, jednak choroba najczęściej dotyka dzieci w wieku szkolnym. Powikłania po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 pojawiają się dopiero po kilku tygodniach. Tak zwany PIMS bardzo często dotyka dzieci, które chorowały bezobjawowo. Najczęściej było tak, ojej, ale dlaczego? Ale dlaczego? Przecież ono nie chorowało, my nie chorowaliśmy, ale dziadek chorował. PIMS to wieloukładowy zespół zapalny. Może prowadzić m.in. do powikłań kardiologicznych, wstrząsu i niewydolności wielonarządowej. Jest gorączka, gorączka, gorączka. Ona absolutnie nie idzie na leki przeciwgorączkowe. Do tego dołączają się zmiany skórne, do tego dołącza się kaszel, do tego dołączają się wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka. No i w tym momencie na szczęście pediatrzy, którzy czy lekarze pierwszego kontaktu przesyłają te dzieci do szpitala. Do tej pory w Polsce na PIMS zachorowało około 400 dzieci. Do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy trafiło 39 takich pacjentów. Przed powikłaniami po COVID-19 chroni szczepienie. Są nim objęte także dzieci od 12 roku życia. Wielne jest. Jak mężczyzna, nie? 12-letni Jasiu przyjął już drugą dawkę preparatu firmy Pfizer. Zachęcam do szczepienia. No, nie boli nic. Dobrze się czułem po pierwszej dawce. Po drugiej też będę się pewnie dobrze czuł. Mogą jednak wystąpić odczyny poszczepienne. Zazwyczaj są łagodne. To na przykład ból w miejscu wkłucia oraz zmęczenie, rzadziej gorączka. Wiem, że po każdym szczepieniu mogą takie odczyny wystąpić i nie mamy wpływu na to. A priorytetem jest tutaj zdrowie dzieci i nie chciałabym, żeby Jasiu zachorował na COVID. Wątpliwości rodziców mogą budzić ostatnio wykryte powikłania u osób młodych po szczepieniu preparatem mRNA związane z zapaleniem mięśnia sercowego. Eksperci jednak uspokajają, że w tym wypadku choroba przebiega łagodnie i nie pozostawia trwałych skutków. Musimy pamiętać, że znacznie częściej może dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia w sytuacji, kiedy dojdzie do zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania pokazały, że ryzyko takiego powikłania u dzieci, które przyjęły szczepionkę, jest rzadkie. To 13 przypadków na milion zaszczepionych. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Warto się szczepić, ale też kontrolować poziom przeciwciał, zwłaszcza gdy od szczepienia upłynęło wiele miesięcy. Takie badania wśród personelu medycznego prowadzą naukowcy z Torunia. Sprawdzają, na jak długo można zyskać odporność zarówno po przechorowaniu SARS-CoV-2, jak i po zaszczepieniu. O wyniki badań pytała Olga Taraszka. Badanie poziomu przeciwciał prowadzone przez naukowców w Toruniu to jedno z największych i najważniejszych tego typu badań w Polsce. Razem ze mną profesor Andrzej Tretyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, koordynator tego badania. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę wyjaśnić, na czym ono polega i na jakim jest etapie? Rozpoczęliśmy już te badania z końcem stycznia, kiedy zostały wprowadzone szczepionki. Z tych badań, które dotąd przeprowadziliśmy, a ich jest już około 5000, widzimy, że odpowiedź organizmu jest bardzo zróżnicowana. Nie zależy ona w dużej mierze od płci, nie zależy w dużej mierze od wieku, zależy zapewne od pewnych doświadczeń, jakie poszczególne osoby miały w przeszłości, jeśli chodzi o choroby. Czy dla niektórych osób wyniki tego badania mogą być sygnałem do tego, żeby zaszczepić się trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19?
systematycznie badamy osoby, w tym 8 osób badamy co tydzień na początku, później co miesiąc. Po tym pół roku widzimy, że poziom jest dramatycznie niższy o około 20 razy i wydaje nam się, że zwłaszcza osoby, które były szczepione w tym pierwszym okresie, powinny być poddane badaniom serologicznym, aby stwierdzić, czy ta tendencja jest podobna i czy właśnie nie, warto już zacząć myśleć o trzeciej dawce. Kiedy możemy spodziewać się ostatecznych wyników tego badania? Obecnie prowadzimy bardzo duży program przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego programu, który ma minimalizować skutki koronawirusa, chcemy przeprowadzić 12 do 15 tysięcy takich badań serologicznych. Niektóre podmioty medyczne, takie jak na przykład Sanepid, lecznica Citomet, już dwukrotnie były badane i jeszcze będzie czas na trzecie badania, a ostateczne wyniki będą przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Czyli na ostateczne wnioski, tak jak Państwo słyszeli, musimy jeszcze zaczekać, ale z pewnością o postępach tego badania będziemy jeszcze Państwa informować. 20 organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego wzięło udział w targach, podczas których przedstawiciele stowarzyszeń zaprezentowali podejmowane projekty i zachęcali do wsparcia swoich działań. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Klinik jest to wsparcie w półdystansie. Jedne zachęcają do aktywności fizycznej, inne aktywizują seniorów lub pomagają osobom niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Są zawsze blisko ludzi i ich największych potrzeb. W niedzielę w Parku Miejskim w Mogilnie odwiedzający mieli możliwość zobaczyć, jakie organizacje pozarządowe funkcjonują na tych terenach. Działamy dla osób z syndromem dorosłych dzieci, alkoholików, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ofiar przemocy i jest to przemoc głównie domowa. Zajmujemy się przede wszystkim organizacją różnych imprez kulturalnych, sportowych, różnych pogadanek, wycieczek krajoznawczych. Realizujemy projekty wspierające rozwój organizacji pozarządowych, bo sami wiemy, jak to jest ciężko, jak się wchodzi w ten trzeci sektor, gdy się nie ma zbyt dużo doświadczenia. Chodziło nam o to w tych targach, aby organizacje mogły pokazać się wśród mieszkańców, zaprezentować swój dorobek, swoją historię, może też pozyskać nowych członków. Zakres działań organizacji pozarządowych jest szeroki. Niezależnie od obszaru, w którym działają, wszystkie mają szansę na finansowe wsparcie między innymi samorządu. Starostwo powiatowe w Mogilnie ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na działania w każdym obszarze, w kulturze, w sporcie, na rzecz osób niepełnosprawnych, w promocji zdrowia. Organizacje mogą liczyć się na wsparcie różnych instytucji, od samorządu począwszy poprzez agendy unijne i oczywiście również prywatnych przedsiębiorców oraz stronę rządową. Bardzo ważne jest, aby to wsparcie nie powodowało jakiegokolwiek różnicowania, aby każda instytucja, każde stowarzyszenie miało równy dostęp do pozyskiwania środków na swoją działalność. Na terenie powiatu mogileńskiego w sumie zarejestrowanych jest 96 stowarzyszeń, 4 fundacje, a także 4 stowarzyszenia zwykłe. Pora na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś byliśmy z naszą kamerą m.in. w Kruszwicy. Tam zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie. W regatach udział wzięli reprezentanci 31 klubów, najlepsi w klasyfikacji medalowej. Byli zawodnicy Lotto Bydgoszcz, zdobyli 2 złote medale, 4 srebrne i 1 brązowy. Drugie miejsce dla Poznani, a trzecie dla AZS-u UMK Toruń. Dla młodych wioślarzy był to główny krajowy start sezonu, a dla kadrowiczów dodatkowo sprawdzian przed sierpniowymi Mistrzostwami Świata w Bułgarii. Dziś w serwisie sportowym także łucznictwo. W Dobrczu odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży właśnie w tej dyscyplinie. Szczegóły o 21.40. Przed serwisem sportowym oczywiście wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam do zobaczenia.